są takie też moje dziecięce marzenia, które się spełniają, bo ja, mówiąc szczerze, wychowałem się na Solidarności. Mój brat był przez rok internowany, ja również byłem dotknięty przez represje ówczesnych władz. Również spędziłem długie godziny w aresztach śledczych, na długich przesłuchaniach, a dla mnie Lech Wałęsa zawsze był i jest i pozostanie legendą. I dlatego chciałem, żeby kiedyś przyjechał do naszego pięknego miasta i moje marzenie się ziściło. Mamy dzisiaj lekcję demokracji de facto. Właśnie widzimy, że dużo młodzieży wchodzi na salę. Ja bardzo się cieszę, że młodzi ludzie chcą żyć sprawami publicznymi i to jest wychowanie obywatelskie.